No i patrzcie, tak wygląda po złożeniu. Ten grill parę razy może był użyty. Zobaczcie na ruszt. Tu lekko rdza, ale ok, to jest żeliwo. Środek czyściutki, palniki się błyszczą jak nie powiem co. Troszkę go tylko skórzu ogarnąć z pajęczyn. I grill jak malowany. I to jeszcze można powiedzieć. No i tu jeszcze te dwie butle. I tam jeszcze jakieś pierdoły do niego, typu pokrowiec, jakieś szczotki. Nic, zamykam to i zbieram się do domu. Trzeba trochę odpocząć.